Cześć, siemka, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bunker i oczywiście przedstawiam wam tutaj i zapraszam was na kolejny odcinek z kurde modyfikacji przebudzenie do gotyczka dwójeczki. No dobra, to co? Na początek, kurde, tutaj z Urkoszem sobie porozmawiamy na temat jednego takiego, musimy tutaj na jeden temat porozmawiać. W Górniczej Dolinie pojawili się ludzie, którzy cię ścigają. O właśnie, ludzie ścigają mnie zawsze i wszędzie. Dlatego przybyłem ze swoim klanem tutaj, by zaznać odrobiny spokoju. To Norwarczycy pod wodzą Askwila, którego osadę zniszczyłeś daleko na północy. Spaliłem wiele ludzkich osad i zabiłem wielu wojowników, którzy ich bronili. Po co mi właściwie o tym mówisz? Twoja śmierć mogłaby utrudnić realizację naszych planów. Moja śmierć jest tylko moją sprawą. Moje plany nie mogą zależeć od tego, czy jakiś Askwil pała rządzą zemsty za czyny i wydarzenia, które stały się dla mnie przeszłością. Tak, pamiętam go. Ilu ma ze sobą wojowników? 5? 6? Przyjdzie tutaj? Znajdzie mnie? Wątpię. Pewnie siedzi teraz w jakiejś jaskini i widzi oczami duszy, jak wbija mi miecz w pierś albo przeszywa bełtem ze swojej kuszy. Uważam, że to nie jest twoja sprawa, ale dobrze, niech będzie. Dam ci mój pierścień, który mu przekażesz. Powiesz mu, że we właściwym czasie sam go odnajdę i odbiorę ten pierścień. Zabiorę go z jego martwego, stygnącego ciała i pozwolę, by jego towarzysze spalili go na stosie pogrzebowym zgodnie z ich zwyczajem. To wszystko, nie wracajmy już do tego tematu. Okej, czyli będzie trzeba tam polecieć, ale najpierw lecimy na szybko tak do zamku. Gdzie mamy do zamku? Tutaj do zamku, dlatego też, że musimy sobie kupić zwój, z tego co kojarzę, zwój ciężkiego uleczenia, czy tam ciężki zwój leczenia, i to będzie u człowieczka o nazwie tam, jak on się zwał, kurde, teraz to już nie pamiętam, jak on się zwał. On gdzieś jest tutaj w środku w zamku i tam sobie obok naszego Arto siedzi, nie? Tylko nie za bardzo pamiętam, jak on się zwał. Potrzebujemy ten zwój, dlatego że 10 kafli mamy ogólnie, wow, no trochę, dlatego że koleś tam w obozie chce taki zwój, chyba że już to zrobiłem? Nie, chyba nie. Chciałem obejrzeć towary, które oferujesz, z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie, no i tutaj mamy gdzieś taki zwojek, proszę bardzo, gdzie jest to uleczenie? Leczenie lekkich ran, nie, średnich nie, sen, ej, a ja to może już zrobiłem, co? I kurde, nie pamiętam, szczerze powiem wam. Leczenie średnich ran... To nie, ja chcę leczenie dużych ran, takich największych, nie? Leczenie lekkich ran, to nie. To nie. Ej, a ja może już to kupiłem. Ja już może to kupiłem i to dałem mu, co? Bo w sumie to teraz już, kurde, nie pamiętam za bardzo. Powiem wam. No tutaj tego nie ma, to ja może to zrobiłem. Ej, sorka, ale nie jestem pewien. Ej. Szczerze powiem wam, że naprawdę nie mam pojęcia, czy ja już kupiłem taki czarnie ciężki zwój uleczenia i dałem tamtemu kolesiowi w tym, tam w leśnym obozie, nie? Szczerze powiem wam, że nie mam pojęcia, myślałem, że dopiero mam to zrobić, ale tutaj widzę, że ten kolo tam nie ma takiego zaklęcia, a miał takie zaklęcie. Musiał mieć. Dobra, jeżeli wiecie, albo pamiętacie, albo coś, to powiedzcie mi, czy ja już to zrobiłem, bo kurde, no po prostu nie pamiętam. Naprawdę, powiem wam, nie pamiętam i tyle. Dobra, kurde, to w takim razie lecimy sobie gdzie? Lecimy sobie, kurde, w takim wypadku do, proszę państwa. Imię kolesia o imieniu Askwil. Mam tu coś dla ciebie od Urkosza. Urkosz? Gdzie on jest? Bez obaw, sam się znajdzie we właściwym czasie i odbierze to. Zrozumiałem, widzę, że kodeks honorowy orków nie jest ci obcy. Być może nawet straciłbyś mój szacunek, gdyś wyjawił mi miejsce, gdzie teraz przebywa. Nie unikam, jakie stosunki i układy was łączą. Ostatnio świat stał się bardzo skomplikowany. Skoro on chce to rozwiązać,
rozegrać w ten sposób, będę gotowy. Będę czekać na niego każdego dnia i każdej nocy i chwila, gdy przybędzie, stanie się dla niego ostatnią. Nie musisz mu tego powtarzać, zapewne zdaje on sobie z tego sprawę równie dobrze jak ja. Posłańcowi należy się nagroda. Oto amulet nordmarskiego kusznika, mój własny. On nie będzie ci mi, nie będzie mi potrzebny, gdy stanę z Urkoszem do ostatecznej walki. Cóż to za amulecik dostaliśmy? Cóż to za amulecik jest? Nordmarskiego kusznika. Wow! 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 10 do kuszy! Wow! Ale nie mam żadnej kuszy. Dobra, okej, okay, w porządku. Lecimy dalej. No to co? Mamy tutaj na przykład Mazina, siemano, a nie, jednak nie Mazin, tylko hey. Paulo. Paul, siemka, siemka. Jak ci się tu podoba, typie? Bardzo. Powoli poznaję tajniki rzemiosł, o których do tej pory nie miałem pojęcia. Powiem ci jednak, że w sprawach metalu i kowalstwa podsunę Homerowi kilka nowych rozwiązań. No widzisz, wiedziałem, że sobie poradzisz. Okej, okay, koniec. I mamy jeszcze Mazino. Jak się sprawuje nowy pracownik? Okej, okay, okej, okay, znakomicie. To zdolny i zdyscyplinowany chłopak. Okej, okay, to wszystko? Chyba hey, tyle. Ty. Dwie rozmówki tutaj były tylko, ta. Hej, ty. Jeszcze Homero. To tylko to? No dobra, niech będzie i tak. A tutaj mamy jeszcze skrzynię, która jest pusta. Dobra, okej. Okay. Kolejną sprawą, którą sobie zrobimy, mianowicie jest to taka sprawa, że tutaj jestem na plaży, jak widać, nie? I tutaj mamy drzwi, kurde, których nie otworzyłem. Lewo, prawo, 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 lewo, lewo i nie, lewo, prawo, 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 lewo, kurde, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo. O, dobra, 2, 3, 3, straciłem, ale to nic. Tu mamy sztukę wojenną orków, więc zabieramy sobie ją i przeczytamy sobie, zobaczymy, co to jest. Sztuka wojenna orków. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj jest, proszę bardzo. Dopis do zadania chyba. Taktyka wojenna. Orkowie stosują te same zasady sztuki wojennej jak ludzie. Lubią rozstrzygać wojny. W wielkich bitwach rzadko, natomiast stosują pułapki zasadzki i nie prowadzą wojny podjazdowej. Są biegli w oblężeniach miast i używają w takich rzeczach machiny, razach, w takich razach machin oblężniczych w rodzaju taranów i wież strzelniczych broń. Typowy orkowy wojownik uzbrojony jest zazwyczaj w topór, a silniejszy wojownicy zwani elitą w miecz. Szkolą także wybitnych kuszników, siejących śmierć na polach bitew. Broń jest wyrobu własnego, choć niekiedy używają ludzkiego oręża. Wątpliwości jest zupełnie jasne. Jeszcze murkowie nie używają łuków. Nie wiadomo też, skąd ofensywnie walczący magią szamani mają runy z zaklęciami typowymi dla ludzkiej magii. Nie jest również jasne, czemu murkowie nie korzystają i nie tworzą broni magicznych, choć są dowody, że takie bronie kiedyś i u nich były w użyciu. Nie wiadomo także, czemu w walce nikt nie korzysta ze zwojów magii ofensywnej. Choć jest pewne, że sztuka tworzenia zwojów nie jest orką obca. No i dobra, pięknie. No i wyśmienicie. Kolejną książkę mamy, tak mi się wydaje. Więc to chyba kolejna książka z zadania Ludzie i Książki chyba, tak to się zwie. Gdzieś tutaj to jest. Nie wiem w sumie, gdzie to jest, ale było... O, jest Ludzie i Księgi, o. Dobra. Czekajcie, co? Znalazłem jedną z części. No, no, no. No i mamy dwie. Mamy dwie z pięciu. Okej, okay, jeszcze trzy. No w porządku, dobra. Lecimy dalej. Nie wiem, co teraz będę robił, ale coś spróbuję znaleźć. Dobra, okej. Okay. Książka została zabrana, wiecie. A skoro książka została zabrana, to teraz ja przekimałem się, znaczy nie teraz, poza odcinkiem. Przekimałem się do rana i teraz, kurde, tak pomyślałem, że kupimy sobie, wiecie co, kupimy sobie jednak ten amulet siły i tam jeszcze u Fiska mamy pas zręczności, on też się nam przyda. Skoro mamy tyle hajsu, 10 kafli mamy, to czemu mamy nie korzystać, nie? Dlaczego już miałbym nie korzystać, kurde, 10 kafli, a będzie nam, kurde, łatwiej się grać tak naprawdę. Będzie łatwiej nam grać i może posuniemy coś do przodu w końcu, tak myślę. Fisku, dawaj mi amulet siły i pas zręczności. Pas zręczności do okradania ludzi oczywiście. Dobra, tutaj jest amulet siły, dziękuję bardzo. Pas zręczności, dawaj. Czy ja chcę surową stal brać? W sumie to tak. Bieremy całą surową stal sobie i myślę, że jest teraz zarąbiście. No, w sumie to tak. Jeszcze tutaj możemy sprzedać mu broń, które mamy.
Gniewna stal. Czy gniewna stal jest nam potrzebna? W sumie to powiem wam, że tak nie za bardzo, bo pójdziemy zaraz się nauczyć tak czy inaczej siły do końca i będziemy mogli sobie tępiciela założyć. 125 obrażeń ma i jeszcze 3 do walki broni dwuręczną. No to co? Wywalamy to. Buzdgan może zostawmy lepiej. Swachy Gilbert od tamtemu sprzedajemy. Zardzewiały miecz dwuręczny. Dobra, bier to. Bier zardzewiały toporek. Chociaż nie. Dobra, już sprzedałem, a mogłem to naostrzyć sobie. Kurde, no chyba troszkę zrypałem. Mogłem to ostrzyć. Cholera jasna. Dobra, dwa to tam walić. Zwykły toporek, wywal. Szpada. A na cóż mnie to w ogóle? Łapacz chrząszczy jakiś. Kilof to może zostawmy jeden. Dobra, tu jest jeszcze jakaś maczuka z kolcami. Wieczną pochodnię zostawmy. Młotek kowalski, chłopski miecz won. Laga won. Kostru zostawiamy. Sztylecik do kosza. Stary miecz. To może lepiej zostawmy sobie, co? Łuk jesionowy. To możemy zostawić. Dobra, to do kosza. No i to chyba tyle, tak? No w sumie to tak. To chyba tyle, tak myślę. Dobra, okej. No to co? Koniec? No i co? Chodźmy sobie tutaj do kompanii, do zakonu, do leśnego obozu. Proszę bardzo. Dobra. Tu chyba uczy siły, tak? Jeden kolo, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem pewny, jeszcze tutaj zmieńmy sobie wszystkie pasy itp. Na przykład, czekajcie. To na to. Okej, pas mocy, pas zręczności i nie, coś jeszcze tutaj powinienem chyba zrobić. Czekajcie, ile mamy? 76 siły. Czekajcie. Aha, dobra, amulet. Dobra. Many, tutaj jest 100 siły, dobra, pięknie. 2 punkty zręczności mi brakuje, do czego? A, do tej szpady chyba. Tak myślę, myślałem, że tutaj szpady. Dobra, ferrosie, ile teraz? 86,4 potrzebujemy, to ucz się. Dobra, ty chyba możesz, tak? Tak. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. I teraz zastanówmy się, czy chcę walić dalej, czy lecimy teraz w broń dwuręczną. Chyba polecimy sobie w broń dwuręczną, to musimy się do Gorna tutaj przejść. Tylko gdzie jest Gorn? Jest kurde Gorn, on chyba uczył broni dwuręcznej, tak myślę. I tam jeszcze jeden kolo uczył broni dwuręcznej, mianowicie nie tutaj, tylko tam w tym. Tylko tam w zamku. O, tu jest też Gorn, siemano. Dobra, chcę trochę potrenować. Okej, broń dwuręczna, raz, dwa i jeszcze raz. No i dobra, za mało punktów. No w porządku, niech będzie, koniec. Kumam, w porządku, mamy broń dwuręczna, wojownik 32%. No i to mnie się tak naprawdę podoba, podoba mnie się to i to zarąbiście mnie się to podoba. Czekajcie, 32%, czy to dobrze jest? Tak, dobrze to jest, okej. W porządku. Czy aby na pewno, czy ja nie zrypałem wcześniej, bo ja mogłem sobie przeskoczyć poziom, chociaż nie. Nie, czekajcie, moment. Coś mi się tutaj porypało. A, bo tutaj od początku jest za 2 punkty. Okej, w porządku, to nieważne. Nie było temaciku. No tutaj od początku chyba już za 2 punkty mamy 1 punkt do broni dwuręcznej. Dobra, porządko, to teraz bier to. No i mamy tym piciela. Tego nie, no i tego też niestety nie możemy. Dobra, to co? Robimy na pewno zapis. Dobra, jest F5. Jest zapis, super, o to nam chodzi. I teraz co? Teraz co? Kurde. Zobaczymy sobie jedną rzecz, wiecie? Czekajcie, do zamku. Dobra. Pięknie, jesteśmy sobie w zamku. Wyśmienicie. Teraz zróbmy tak, załóżmy wszystko do zręczności. Zobaczmy, czy będziemy mogli tego kolesia okraść z kradzieżą ryzykowną. Jeśli nie, no to troszkę kiepsko, bo potrzebujemy tej krwi, nie? Chodzi mi tutaj o Jana, nie? On tam ma krew smoka do okradzenia. Wszystko tutaj załóżmy, co jest związane ze zręcznością. Jest tutaj do zręczności. Dobra. Pas siły, pas zręczności. To wywalmy i to. Nie mam nic więcej. Do siły. Tak, to chyba tyle. Ile jest zręczności? 62. Hey. Dobra, sprawdźmy.
to ryzykowna. Mogę? Mogę! No i świetnie, dobra, możemy posunąć dalej zadanie. No, to się ceni. No to spoko, to w takim razie, czekajcie, ta smocza krew była potrzebna w leśnym obozie chyba, tak? Nie jestem pewien, musimy sobie poczytać. Wyszczony miecz, Sengrat jest tym, który może... Aha, dobra, to jest tam pod leśnym obozem. Dobra, to co? Wybierę się tam. Wiecie co? Skoro już tutaj jesteśmy, skoro tutaj wyszedłem z leśnego obozu i tutaj sobie idę tam do tego Sengrata, tak pomyślałem, że spróbujemy rozwalić sobie tego Moraka i tam jeszcze jest Konsacho. Tutaj wyłączyłem Suite FX-a na chwilę, jakby co? Żeby nie było, że zmieniłem grafę. No, zmieniłem grafę, bo więcej FPS-ków jest do walki, nie? A o to mi chodzi. Mamy Mieczol, tego Tępiciela. No i spróbujmy. Najlepiej tego Konsacha najpierw, co? Dobra. Weź to, albo... O, dobra. Dobra, chyba idzie ten. Ale chodź tu. No chodź tu, kurde. Powinien dać radę, bo już sobie próbowałem poza odcinkiem, nie? Powinniśmy dać sobie radę zabić tego ścierwiaka. Dobra, pięknie. No i pięknie, dobra. Czyli już będzie łatwo. Łatwo, znaczy, no, będzie lepiej niż wcześniej z tego, co widzę. Okej, to co? Zapis gierki, tak myślę. Okej, no i chodź tutaj, może ty. No chodź. Chodź, kurde, tutaj tak, teraz krytyczki wchodzą ładnie, że jestem zadowolony. Tak naprawdę, dobra. Pięknie. Super. Pięknie. Do tyłu. Do tyłu, do tyłu. Dobra, no i wyśmienicie. Super, mamy zadanko oczywiście też, żeby skóry sobie takie, takowe zdobyć, nie? Dobra, to co, ja tutaj pozbieram roślinki. I spadamy do Sengrata, tak myślę. Zbieramy te rośliny? No zbieramy, kurde, czemu nie? Coś tu jeszcze jest? O, jest tutaj jeszcze coś takiego, jak to się nazywa? Serafis, leśna i leśna. No i spoko, kurde, widzę, że posunę tutaj naprzód troszkę fabułę, więc... To mnie się szczerze podoba. Myślałem, kurde, że się zatnę. Niedługo, ale no... Udało mi się, wpadłem na pomysł, żeby kupić te dwie rzeczy, więc... Jest cacy, moim zdaniem, no to co? Sengracio czeka? Tak, Sengracio czeka. Mam smoczą krew, no. Nasz wspólny przyjaciel Jan zachował nieco tego materiału. Oddał ci ją tak po prostu? Powiedzmy, że nic o tym nie wie. Jesteś naprawdę bardzo zdeterminowany. Co teraz? Mam przekuć miecz na kowadle z dodatkiem smoczej krwi? W żadnym wypadku miecz rozpadnie się w pył pod uderzeniami młota. Sam to zrobię. Zajmowałem się konserwacją broni i znam się na tej robocie. Tyle, że oprócz smoczej krwi będę potrzebował łoju kryto szczura, żeby zrobić specjalną pastę. Gdy pokryję nią miecz, odzyska dawną świetność. Mam tu potrzebny do pasty łój kretoszczurka. W takim razie mogę przystąpić do restauracji miecza. Oddaję sprawę w twoje ręce. To prosta robota, o ile się wie, jak to zrobić. Gotowe, szybko. Nie wiem, jak mam ci dziękować. Najlepszym podziękowaniem byłoby, gdyby tym mieczem udało ci się posiekać na gałki kilku wrogów Innosa. Powodzenia, mam nadzieję, że uratujesz swojego przyjaciela. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Dobra, masz coś ciekawego? W sumie to... Tak, średnio. Zobaczmy ten mieczol. Ten Claymore, dziwny. Magna siła 135. Ej, to jest lepsze niż to chyba. No, lepsze niż to. Ładnie. 9 do broni dwuręcznej. Ty, kurde wy. Piękny mieczol. Dobra, okej, to co? Mi się wydaje teraz, że lecimy tak naprawdę z tym czymś do pana tam nekromanty, nie? Oddam sobie to zadanko i będzie zacnie. Dobra, wiecie co? Tu w drodze do tego, do wieży Ksardaska mamy paru przeciwników, więc w sumie, no to chodźmy sobie ich pobić. Czekajcie, czy to są wargi? Nie wiem, ale wiem, że to jest... Czy to jest warg, czarny wilk, czy co to jest, zagubienko? Zobaczmy. No, ja mam nadzieję, że sobie z nim poradzę. Sprawdźmy to, jakby co mam zapis. To jest czarny wilk. Dobra, nie żyjesz? Nie żyjesz? Kurde, spadaj. Kurde. Trochę za mało życia mam. Dziabnie mnie i po mnie. No, dokładnie tak. Dobra, czytujemy giereczkę. Było to i będę musiał naładować sobie żydko z tego, co widzę. No, inaczej nie pyknie. Inaczej to nie pyknie. Dobra. Zróbmy tak. Czy ja chcę to? No w sumie weź sobie to. Pięknie. Zapis. Wyśmienicie. Dobra. I co ja chcę? No może tych, może. Co? Może najpierw tych, o. No więc chodź tu.
Come on, ale nie, no dlaczegoż tak to? Dobra, niech będą te najpierw, niech im będzie. Come on, chodźcie tu. No chodź. Dobra, wszyscy przyjdą, czy co się stanie? No, przyjdą wszyscy oczywiście. Dobra, raz, dwa. Kurde, zabiją mnie. Chociaż, może się uda. Dobra, pięknie. Super, wyśmienicie. Jeszcze raz, no i jest świetnie. Zarąbista sprawa, udało się. Zabieramy wszystkie rzeczy. Okej, robimy zapisa. No i siekamy ich tu jeszcze, zobaczymy co z tego wyjdzie. Come on, już tutaj. Dawaj, chodź do mnie. Come on. Dajesz, chodź, przychodź. Dawaj, dobra. O kurde, ale mnie sieknął Menda. Ależ mnie sieknął dość poważnie, można by rzec. Na dość poważnie. Ale zaraz sobie z tym poradzimy, na spokojnie. No to Morak, chodź tu. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Ale jeszcze raz, tylko teraz troszeczkę z rozwagą bardziej, nie? Troszkę z rozwagą. Come on. A, moment. Wyłączmy to. Będzie lepiej się ekspił, nie? Znaczy, no płynniej po prostu idzie. No kurde. Jeszcze raz w takim wypadku. No, trochę tutaj będzie problem, ale damy radę. Nie wiem czasem, czy tego nie przewinę. Ogólnie tutaj też do kopalni będziemy musieli iść chyba w kolejnym odcinku, tak myślę. Tam trzeba rozpieprzyć, kurde, pełzaczy wojowników. No, trzeba jednak, bo nie posuniemy dalej nic chyba. Tak mi się wydaje, jeżeli tego nie zrobię, więc będzie trzeba. Więc chyba tam to przewinę, nie? Po prostu. Dobra, siekaj. Raz, dwa. No i pięknie, zaszkane jest. Wybierzmy to coś. Okej, robimy zapis. Tu jest jakiś wilku, tu jest kolejny morak. Może wilku najpierw, co? No, come on, chodź do mnie, wilczku. Dobra, chodź ty. Wilku najpierw. Chodź do mnie, to jest zwyczajny wilku, nie? Więc to jest dobre. Chodź tu do mnie. Dobrze. Siekaj. No chodź tu już. Dobra, pięknie, wyśmienicie, zarąbiście. Dobra, pięknie. Zabieramy to, robimy zapis. No i zasiekajmy tego tu frajera. Come on, chodź do mnie. To co? Raz, dwa, trzy, cztery, do tyłu. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No kurde no. Ech, jeszcze raz. Druga po morakiem, morakiem będzie. Mamy chyba ich 15 ubić, czy tam 10, coś w tym stylu. Damy radę. Raz. Ale mnie się... Dobra, muszę się bronić. Inaczej mi nie wyjdzie. Wiecie? Dobra, jeszcze raz. Come on, chodź tutaj, dziadzie. Raz, do tyłu. Raz, dwa, do tyłu. Come on. Dobra. Do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do tyłu. Raz i dwa. No i dobra, 150 ekspa kolejnego, dawaj mi to, dawaj skórę. I lecimy do nekromanty. No i jest tutaj pan, ten Plegotomenon, czy jak on się tam zwie. Oto Claymore Teomara. Jak ci się udało? Odkryć twój postęp, czy naprawić miecz? To gra, a grają dwie strony. Nie sądziłem, że ci się uda. Przegrałem. Możesz zatrzymać ten miecz. Brzydą się rzeczami, które należały do paladynów. Okej, dobra, czekajcie, zapiszmy się, bo on ma tutaj ciężką, znaczy trudną kradzież. Chcę zobaczyć, czy jest możliwość... wiecie, o co chodzi raczej chyba. Czy jest możliwość, no, okradzenia tego typiara? Byłoby nawet spoko. Dawaj mi to. Okej, tu jeszcze jest do zręczności. To tyle? Zręczność 62, tak. Dawaj tutaj, chodź. Spróbujmy. Da radę? Czekaj ty. Nie da radę, okej, czyli trudne jeszcze nie mogę. Ryzykowną mogę, ale trudne już nie. No w porządku, okej. Co w sumie sobie teraz zrobimy? Zastanawiam, czy nie zrobimy sobie tej kopalni, kurde, z pełzaczami. No mógłbym to zrobić tak, bym ich powybijał tam wszystkich i przyspieszyłbym to, nie? Wzięłoby się, przyspieszyło z jakąś muzyczkę, by się puściło i byłoby zacnie. To może tak zrobimy? Może. No dobra, okej, w sumie to tutaj jesteśmy i tak sobie zrobimy. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, że przyspieszę tutaj. Czekajcie, zrobimy sobie tak. Naładuję tu jeszcze żydko sobie. To ziele lecznicze. Tak, może być ziele. Raz, dwa, trzy, cztery. No i pięć. Robimy zapis. No i co? Lecimy!
co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę. Jest coś, co chciałbym dać ci wrażenie, że dotyczy twoich marzeń, że chcesz dostać cebulę rzem. Jestem najlepszym ziomkiem z bagien, więc odejdź. To wszystko ci pokażę. Jest coś, co chciałbym dać ci wrażenie, że dotyczy twoich marzeń, że chcesz dostać cebulę rzem. Jestem najlepszym ziomkiem z bagien, więc odejdź. To wszystko ci pokażę. Naucz mnie, jak siekać cebulkę. Pozwól mi tak siekać cebulkę. Powiedz mi, jak siekać cebulkę. Siek, siekam cebulkę. Pokaż mi, jak siekać cebulkę. Chcę jak ty tak siekać cebulkę. Chcę zobaczyć, jak siekać cebulkę. Kardimon fatang, szatar fatang, beniar. Siekam cebulkę. Teraz gdy znasz moją tajemnicę, razem możemy siekać całą dzielnicę. Siekać Torbena, siekać Harada, siekać Bospera, Hagen raczej odpada. Teraz gdy znasz moją tajemnicę, razem możemy siekać całą dzielnicę. Siekać Torbena, siekać Harada, siekać Bospera, Hagen raczej odpada. Nauczyłem się, jak siekać cebulkę. Pozwoliłeś mi tak siekać cebulkę. Powiedziałeś mi, jak siekać cebulkę. Siek, siekam cebulkę. Pokazałeś mi, jak siekać cebulkę. Bo chciałem, jak ty tak siekać cebulkę. Zobaczyłem, jak siekać cebulkę. Kardimon fatang, szatar fatang, beniar. Nauczyłem się, jak siekać cebulkę. Pozwoliłeś mi tak siekać cebulkę. Powiedziałeś mi, jak siekać cebulkę. Siek, siekam cebulkę. Pokazałeś mi, jak siekać cebulkę. Bo chciałem, jak ty tak siekać cebulkę. Zobaczyłem, jak siekać cebulkę. Kardimon fatang, szatar fatang, beniar. Siekać cebulkę. Zobaczyłem, jak siekać cebulkę. Kardimon fatang, szatar fatang, beniar. Nauczyłem się, jak siekać cebulkę. Pozwoliłeś mi tak siekać cebulkę. Powiedziałeś mi, jak siekać cebulkę. Siek, siekam cebulkę. Pokazałeś mi, jak siekać cebulkę. Bo chciałem, jak ty tak siekać cebulkę. Zobaczyłem, jak siekać cebulkę. Kardimon fatang, szatar fatang, beniar. No dobra, okej. Wszystko zostało wybite tam w kopalni, jak było widać. Tego tutaj potworka nie będę zabijał, bo nie mamy wyciągania serc i nie wiem, czy to się przyda, to serce z niego, czy nie, więc na razie sobie to odpuszczę. Po tym jakby co, to sobie go ubijemy, czy coś. A teraz, kurde, chodźmy sobie do kolesia tam, bo on chciał żuwaczki. Ten koleś tam w obozie Torusa, czy coś. Tam jeden kolo, jeden typo chciał żuwaczki, no to damy mu te żuwaczki, nie? Czemuż nie, skoro już oczyszczyliśmy wszystko, więc będzie chyba w porządku, tak myślę, nie? No musi być, jak żeby inaczej, musi być w porządku i tyle. Nie ma innego wejścia, moim przynajmniej zdaniem, więc tutaj, tu już lecimy do obozu i będzie spoko, tak myślę, nie? No, musi być spoko. Dawaj, kurde, bezi, zapierdzielaj szybciej. Tutaj, kto to chciał, co? Kto chciał żuwaczki? Torus? Nie Torus. Chyba nie Torus, chociaż nie wiem. Fahrenhold? Ryzykowna. O kurde, o cholewka, ryzykowna będzie. No to w takim razie bierzemy tutaj sobie zwinności. Dobra, to wywalamy. Bier to. Zręczności, robimy zapis na pewno. Okej, dobra, 62, okej. Dobra, jak? Damy radę? Dałem radę, pierścień wigoru. Co to jest pierścień wigoru? Cóż to za rzecz? Pierścień wigoru, punkty trafień. Tam kiszka trochę, można by rzec. Arvid, koniec. A Lambert będzie ryzykowna. Dobra, próbujemy. Wiecznych zwycięstw, powiadasz. No, takie sam. Nie chcę tego akurat. Wilfredo. Faktycznie, to tam coś było. Aha, dokładnie, tak 750 ekspa, ładnie. Byłeś w tej kopalni? Byłem, mam nawet te potrzebne ci żuwaczki pełzaczy. Szaleniec, co tam jeszcze było? Spodziewałem się królowej pełzaczy, ale stanu przewodził ogromny pełzacz wojownik. No właśnie, tam był jakiś taki pan pełzacz dość silny, ale udało się. Robił wrażenie, nie powiem. No jak sądzę, to on pożarł Marnixa. Z jego cielska wydobyłem nóż, który był, jak mniemam,
i jego własnością. Nieźle, nie mam złota, by ci zapłacić za ten przysługę, ale możesz wybrać coś z rzeczy, które ci zaproponuję. Tak czy inaczej, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Jesteś pewny, że kopalnia jest teraz bezpieczna? Tak, w takim razie niebawem sam się jej przyjdzie z bliska. Zapiszmy się, cóż to za nagroda, Wilfredzie, co? Cóż to za nagroda? Porozmawiajmy o niej. Jasne. Mam tu miecz El Bastardo, eliksir siły i pierścień gwiezdnej mocy. Co wybierasz? El Bastardo. To jest chyba jednoręczna, tak? Zobaczmy. Jak sobie życzysz? Sprawdźmy. Jednoręczna, tak? Zobaczmy to. Dominator nawet chyba. Ej, to jest gorsze od tego. Beznadzieja. Gdzie jest? Nie ma tego nawet. Serio? Claymore, Dominator, Aegistral, Tępiciel, a tu jesteś, no to jest jednoręczna. Dobra, wczyt gierki. Zobaczmy ten gwiezdnej mocy, nie wiem kompletnie co on nam daje, ale można zobaczyć. Wilfredo, dobra. Pierścień gwiezdnej mocy sobie zobaczmy, ale weźmiemy tak czy inaczej chyba, chyba eliksir siły będzie najlepszy moim zdaniem. Co daje mi pierścień gwiezdnej mocy? Magicznego pancerza. Premia many 10. Aha, dobra, w pożądalu, kumam. No to bierze sir siły. Tutaj tak czy inaczej wzięlibyśmy go, no bo my tu w siłę lecimy. Nagroda. Dobra. Eliksirek siły. Pięknie. Dobra, koniec. W porządku. Tanner. Dobra, hey. Czy wy coś będziecie mieć? Jak nie, no to myślę, że kończymy sobie na ten odcinek. Koniec. Dobra, snaf, siemano, posmasz mięsko, to nie. I jeszcze torus, też nic nie masz? Też nic nie masz, okej. Okay. To w sumie, no, to by było na tyle w takim razie. Mam nadzieję, że się odcinasek wam podobał, kurde, a jeszcze ten coś chce. Ej, ty, podejdź no tutaj, czego chcesz? Tak, co w kopalni, nieźle, całkiem nieźle. Wilfred, nie możesz się ciebie nachwalić, jednak mnie nie oszukasz. Nie wiem, jakie przesłanki tą kieruję, ale że nam pomagasz, ale to ile jesteś naprawdę wart i po czyjej jesteś stronie, stoisz, okaże się, gdy dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia. Aha. No dobra, Torus może mi coś powie teraz? Czy tak nie bardzo? Nie bardzo. No dobra. Okej, to tak jak mówiłem, to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało, kurde. Jeśli tak, no to łapęca w górę, kurde, komentarzyk. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Bye, see ya.